High Technology Machines po raz kolejny uczestniczy w targach STOM, czyli Salonie Technologii Obróbki Metali. Mamy okazję spotkać się w Kielcach z naszymi klientami i naszymi kooperantami. Teraz, gdy intensywność bezpośrednich spotkań jest nadal ograniczona, tym bardziej jest to dobra okazja, by nawiązać nowe relacje, porozmawiać o biznesie i przyjrzeć się zaawansowanym technologiom oferowanym przez naszą firmę. Na targach STOM mają Państwo okazję przyjrzeć się bliżej maszynie Okuma Genos M660VE. Jest to trzyosiowe centrum obróbcze, cieszące się ogromnym zainteresowaniem wśród klientów. Obrabiarka ta wyróżnia się sztywną bramową konstrukcją oraz wysokimi obrotami wrzeszona. Sprawdzi się doskonale przy produkcji jednostkowej, jak i seryjnej. Maszyny serii Okuma Genos, oprócz sprawdzonej konstrukcji zapewniającej dużą stabilność temperaturową, posiadają również aktywny system kompensacji termicznej Thermo-Friendly Concept. Dzięki czujnikom rozmieszczonym na konstrukcji obrabiarki, sterownik w czasie rzeczywistym nadzoruje zmiany temperatury elementów maszyny oraz wprowadza odpowiednie korekty w poszczególnych osiach w celu zapewnienia stabilności wymiarów w trakcie obróbki. Kolejny już raz bierzemy udział w targach kieleckich STOM, gdyż każda edycja tych targów gromadzi wielu naszych klientów oraz stwarza okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, także z firmami, z którymi współpracujemy przy kompletacji dodatkowego wyposażenia, np. podajników pręta, oprzyrządowania mocującego detale, systemów mocowania narzędzi, odciągu mgły olejowej czy oprogramowania CAD/CAM. Tutaj klienci mogą kompleksowo sprawdzić ofertę maszyn oraz ich wyposażenia, zapoznać się z nowymi rozwiązaniami i ocenić możliwość ich zastosowania względem własnych potrzeb produkcyjnych. High Technology Machines Limited. Productivity Development.